Dobra, tniemy. Cześć, Adunkowski, witam Was niezmiennie na kanale MGSM.pl, a dziś zapraszam Was na recenzję OnePlus 6. OnePlus przyzwyczaił nas, że robi smartfony o bardzo dobrym stosunku ceny do wyposażenia, do możliwości. Teraz jest nie inaczej, ale telefon dość znacząco odbiega od tego, co OnePlus prezentował do tej pory, przynajmniej w kwestii stylizacji. Oczywiście nie będę Was już teraz zanudzał, czym się różni OnePlus 6 od poprzednika 5T czy od piątki. O tym opowiadałem już Wam trochę w poprzednim filmie, a jak jesteście bardzo zainteresowani, to na dole w opisie macie podlinkowane porównanie specyfikacji. Tam również możecie sobie rzucić okiem na zdjęcia poprzednich modeli, jak wyglądały i porównać je z tym, jak wygląda OnePlus 6. No właśnie, jak wygląda? Wygląda bardzo fajnie, bo dobre wrażenie robi już na starcie. Chociażby tym, jak wygląda zestaw, jak jest zapakowany, jak jest podany. Okazało się, że nawet kabelek można zapakować efektownie, i wcale nie trzeba mieć do tego jabłka nadrukowanego na opakowaniu. Jest fajnie, wygląda to sympatycznie, no ale jest też minus. Nie ma słuchawek. Na szczęście OnePlus 6, podobnie jak i poprzednicy, ma jeszcze mini jacka na dole. Zatem da się podłączyć dowolne słuchawki z mini jackiem do tego smartfonu i problem rozwiązany, a wielu z Was, jak wiadomo, i tak nie korzysta z tych słuchawek, jakie są dokładane do zestawów, no bo też najczęściej są kiepskie. Tu problemu nie ma, mamy za to pokrowiec w zestawie, a pokrowiec jest w przypadku OnePlus 6 przydatnym akcesorium. A czemu ten pokrowiec jest przydatny? No już Wam mówię. Poprzednie OnePlusy były zrobione w postaci metalowego unibody. Większa część budowy była po prostu metalowym, odpowiednio obrobionym odlewem. Tu jest inaczej. Mamy metalową ramkę i mamy szklane plecki. Szklane, czyli kruche i błyszczące. Wyglądają bajecznie. Ten telefon jest po prostu strasznie ładny. Ale niestety strasznie ładnie brudzi się. Przód nie. Wyświetlacz ma jakąś prawdopodobnie powłoczkę, bo jego czyszczenie nie jest ani trudne, ani uciążliwe, natomiast tył palcuje się bardzo szybko i no, niestety trzeba go często przecierać. Chyba że po prostu skorzystamy z pokrowca, wtedy tego problemu nie będzie i nie będzie też jeszcze jednego problemu. Telefon ma wystającą oprawkę aparatu fotograficznego i kiedy go położymy płasko na stole, a będziemy chcieli coś na nim jednak zrobić, to on nam się będzie bujał. Pokrowiec zniweluje ten efekt, no i jeszcze dodatkowo zabezpieczy, przynajmniej w pewnym stopniu, tył przed stłuczeniem się w razie upadku. A nie oszukujmy się, szkło jest wciąż tylko szkłem i chociaż wygląda o wiele lepiej niż metalowe unibody, na które trochę narzekałem w przypadku poprzedniej generacji OnePlusa, bo ta stylizacja była trochę sztampowa, trochę nudna, taka bardzo zwyczajna. Teraz jest o wiele bardziej elegancko. No ale wiecie, szkło jak upadnie, no na pewno pokruszy się szybciej, potłucze się szybciej niż metalowa obudowa, więc ten pokrowiec no tutaj ma naprawdę duże uzasadnienie. Ale, jak już tak sobie trochę wybrzydzam i trochę chwalę jednocześnie tą obudowę, to muszę powiedzieć, że jest rzecz zrobiona bardzo porządnie. Zapowiada się solidnie, ta budowa jest ładnie złożona, materiały są bardzo dobre. No wiecie, no stylizację każdy oceni indywidualnie. Oceniając obudowę, nie można również pominąć kwestii ergonomii. Tu jest zupełnie dobrze, bo przyciski trafiają dokładnie pod palce. Do jednej rzeczy się musiałem przyzwyczaić, ja osobiście. Przyciski głośności są po przeciwnej stronie niż łącznik. Zazwyczaj w większości smartfonów no, są na tym samym prawym boku. Tu mamy po lewej stronie głośność, po prawej włącznik. Kwestia przyzwyczajenia. Generalnie przyciski są wygodnie umieszczone, trafiają pod palce i to jest najważniejsze, łatwo je wyczuć. No i mamy jeszcze coś, taki fajny suwak, który służy nam do wyciszania sygnałów. Najczęściej, tak przynajmniej standardowo jest skonfigurowane, że środkowe położenie to po prostu przełączenie na wibracje, a górne, to najbardziej odsunięte, no to po prostu całkowite, totalne wyciszenie telefonu, po prostu telefon milczy i nam nie przeszkadza. Poprzednio ten przełącznik był na lewym boku. Teraz jest na prawym, a na lewy przeniesiono gniazdko na karty. No i skoro już o gniazdku mówimy,
Niestety nie ma możliwości powiększenia pamięci, jest miejsce tylko na dwie karty SIM. No i brakuje również wodoszczelności, a przynajmniej takiej w pełni deklarowanej przez producenta, potwierdzanej certyfikatem IP. Tutaj IP producent nie podaje. Mówią co prawda, że telefon powinien wytrzymać deszcz, jakieś przypadkowe zachlapanie, no ale nie mówią, ej, słuchajcie, telefon jest w 100% wodoszczelny. No bo nie jest i dlatego radzę, pomimo tego, że tam producent mówi, że można go zachlapać, no nie narażajmy OnePlusów na zamoczenie, a już na pewno nie nurkujmy z nimi, bo wodoszczelne niestety nie są, acz wcale bym się nie obraził, gdyby kolejna generacja już była. Kilka słów o wyświetlaczu. W skrócie, węższa ramka, przybyło wcięcie notch, ale ekran nadal spisuje się bardzo dobrze w słoneczne dni. Nadal oferuje bardzo fajną czerń i dobre kąty czytelności i wyrazisty obraz. Po prostu jest jak najbardziej w porządku i zupełnie, totalnie adekwatny do ceny. Panel dotykowy działa oczywiście bardzo dobrze. Dla porządku warto jeszcze wspomnieć, że wyświetlacz ma możliwość zmiany balansu barw, a także tryb czytania oraz tryb filtrowania światła niebieskiego. OnePlus 6 ma tradycyjne formy zabezpieczenia. Czytnik linii papilarnych na tylnej ściance jest i działa bardzo dobrze. Przynajmniej 9 na 10 prób jest udanych, ale zazwyczaj to wszystkie. Ja szkoda, że czytnikowi nie przypisano dodatkowej funkcji, chociażby gładzika do, nie wiem, przesuwania list, czy nawet wyzwalania migawki aparatu. Mamy również rozpoznawanie twarzy wykorzystujące przedni aparat. To dość prosty układ, żadne tam zaawansowane trójwymiary, podczerwienie i tak dalej, od po prostu rozpoznawania obrazu. Jak się postaramy, to pewnie da się oszukać zdjęciem. Nie działa w całkowitej ciemności, ale podświetlenie twarzy ekranem zazwyczaj w większości przypadków już wystarczy, by skanowanie się odbyło. I tak jak powiedziałem, nawet zaskakująco sprawnie to działa. Zresztą w poprzednim modelu też działało całkiem nieźle. OnePlus konsekwentnie stosuje swój własny interfejs, który nazywa się Oxygen. W zasadzie blisko mu do surowego Androida. Oczywiście to nie jest zwykły surowy Android, ale niewiele dzieli Oxygena od czystej postaci androidowego interfejsu i to bardzo dobrze, bo nakładka jest prosta, nakładka jest lekka, nie jest zasobożerna i nie jest też pamięciożerna, bo tak na dobrą sprawę OnePlus nie zaśmieca interfejsu. Dodaje tylko jedną prostą apkę, skrót do społeczności OnePlus firmowej. Można się tego oczywiście pozbyć. Dodaje swoją własną galerię zdjęć, dodaje notatnik, pogodynkę. No takie rzeczy, które są proste i nie zabierają wiele pamięci, natomiast nie ma takich ewidentnych śmieci i nie ma niczego takiego totalnie zbędnego preinstalowanego. Dodano na szczęście aplikację, która ułatwia przesiadkę z poprzedniego telefonu na OnePlus 6, czyli taka aplikacja do migracji z poprzedniego smartfonu. Mamy również obsługę gestów, kilka dodatkowych opcji, jak chociażby ukrywanie tego znienawidzonego notcha wcięcia w ekranie. Niektórym to nie odpowiada, więc można to schować. Jest oczywiście też możliwość zmiany układu przycisków na dole ekranu, przycisków systemowych i nawet zastąpienia ich gestami, takimi jakie znamy chociażby z iPhone'a 10 czy z telefonów Xiaomi, tych nowszych. Jeśli chodzi o taką już czysto wizualną personalizację, to tu akurat jest dość skromnie, bo możemy sobie chociażby wybrać między motywem jasnym lub ciemnym, wybrać sobie kolor wiodący w interfejsie, możemy przystosować kolory do poszczególnych sygnałów podawanych przez diodę powiadomień. O, bo widzicie, dioda powiadomień też tu się znalazła, jest ukryta w notchu. Możemy sobie jeszcze zmienić, powiedzmy, w pewnym stopniu wystrój ikon i w zasadzie to wszystko. Ale z drugiej strony, jak tak patrzę na ten interfejs, to nie mam wrażenia, żeby mi tu czegoś brakowało. No, może poza trybem jednoręcznym, czyli trybem zmniejszenia interfejsu na ekranie, po to, żeby wszystko dało się ogarnąć jedną ręką. To jest coś dla osób, które mają drobniejsze dłonie. To jeszcze z takich ciekawostek. Ekran AMOLED.
aż się prosi o Always on Display. A tu jest tylko coś, co nazwano Ambient Display. Podświetla się, pokazuje powiadomienia, ale tylko wtedy, jak uniesiemy telefon. Ja bym wolał na stałe, no ale to już takie trochę czepialstwo. Tak samo nie mogą się przyzwyczaić do rozwiązania zwanego Shelf. To jest taki dodatkowy panel skrótów dostępny po odsunięciu głównego pulpitu w prawo. Można tam dodać widżety, skróty do połączeń, można wyświetlać swoje karty, powiadomienia i tak dalej. Nie wiem, jakoś nie czuję potrzeby posiadania czegoś takiego w telefonie. Na szczęście w OnePlusie 6 można to wyłączyć. Wydajnościowo OnePlus 6 to po prostu bestia. Praktycznie najmocniejszy w tej chwili procesor na rynku. Do tego 8 giga RAM-u. No to musi działać płynnie i tak właśnie działa. Ten telefon w zasadzie nigdy nie łapie zadyszki. Ma po prostu duży zapas potencjału, duży zapas mocy i w zasadzie możecie uznać, że jest takim urządzeniem trochę na wyrost. Teraz ma duży zapas, za jakiś czas, no jak wzrosną wymagania gier i aplikacji, nadal jeszcze będzie wystarczający, czyli stosunkowo wolno będzie się starzeć. Wąskim gardłem może tu okazać się paradoksalnie pamięć, bo raz, że nie jest to najszybsza z dostępnych pamięci flash, a dwa, 128 giga. Niby dużo, nawet bardzo dużo, bo w sumie jeszcze rzadko spotyka się w tych okolicach cennikowych telefony z taką pamięcią. Ale wiecie, tej pamięci nie powiększycie, więc prędzej czy później staniecie przed wyborem coś skasować, coś zapisać. No tu naprawdę może doskwierać, jeżeli to jest, bierzemy pod uwagę, że to jest urządzenie raczej dla hard userów, no to ta pamięć może się skończyć i jeżeli macie forsę, to nieco drożej, nieco podkreślam, jest do kupienia model z pamięcią 256 GB i chyba warto. Natomiast również ze względu na stosunkowo, podkreślam słowo stosunkowo, niedużą różnicę w cenie, raczej odpuściłbym model z pamięcią 64 GB, bo on jeszcze do tego ma o 2 giga pamięci operacyjnej mniej, czyli 6 GB RAM-u. No to też jest spory zapas, ale już nie taki spory jak 8, prawda? A różnica w cenie no, jest 300-400 zł, ale jak już wydajemy ponad 2000, no kurczę, ja bym jednak dopłacił. Osiągi akumulatora raczej nas nie zaskakują. Mamy tutaj do czynienia z dość standardową, jak na nowoczesne smartfony, pojemnością 3300 mAh, co w praktyce pozwala OnePlusowi 6 pracować bez problemu jeden dzień. Przy bardzo szczytnym użytkowaniu no, wytrzyma jakoś te dwa dni, ale nie kosztem pewnych wyrzeczeń. Natomiast jak się przyłożymy, to i w kilka godzin, nawet 2-3 rozładujemy baterię. Dosłownie widać, jak topnieje w oczach, kiedy gramy, kiedy nagrywamy filmy w 4K. No niestety zauważalny jest wtedy wzrost zapotrzebowania na energię, no i spadek jej zapasów w akumulatorze. Ale jest tu coś, co w dużym stopniu niweluje ten problem. Szybkie, naprawdę szybkie ładowanie Dash Charge z wyróżniającym czerwonym przewodem. Ta ładowarka no, ma swoje wymiary, trochę się nagrzewa, ale słuchajcie, jest w stanie naprawdę szybko napełnić baterię do pełna. Całkowite naładowanie od zera do pełności to naprawdę nieco ponad godzinę. Natomiast takie ładowanie 20-30 minutowe daje spokojnie zapas energii na ładnych parę godzin, bo jest w stanie naładować i do 1/3 akumulator w ciągu powiedzmy tych 20-20 paru minut. Także no, robi to wrażenie i no, naprawdę dobrze działa i jest to spory atut OnePlusa. Sporym atutem jest również to, jak OnePlus 6 zachowuje się w roli telefonu, bo zachowuje się po prostu dobrze. Nie ma problemu z utrzymywaniem zasięgu, nie poddaje się tam, gdzie zasięg jest bardzo słaby i gdzie niektórzy konkurenci już pokazują brak sieci, to z OnePlusa jeszcze się da zadzwonić.
Wi-Fi działa bez problemów, Bluetooth działa bez problemów, przy czym mamy tutaj Bluetooth już 5.0 z obsługą kodeka HD, aptX, także daje się i fajnie muzyki na Bluetooth je też posłuchać. Jest oczywiście NFC. Naprawdę, tu niczego nie brakuje. Może tego, żeby Dual SIM pracował w trybie aktywnym, a nie pasywnym. No ale to już takie trochę, powiedzmy, wybrzydzanie. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, jest naprawdę zacnie. Telefon świetnie przenosi głos w słuchawce. Nas słychać dobrze, my słyszymy dobrze. Głośnik ten zewnętrzny do rozmów też nadaje się zupełnie przyzwoicie, chociaż mógłby być moim zdaniem nieco głośniejszy, a najlepiej gdyby były dwa. No jest jeden, robi co może, stara się jak może, no ale nie jest to szczyt nadzwyczajności w smartfonach, a już na pewno nie jest to szczyt możliwości we flagowcu. We flagowcu oczekuję trochę więcej od głośnika, a najlepiej dwóch głośników, co na przykład niedawno pokazała Asus Zenfone 5, który flagowcem nie jest, a głośniki ma zupełnie porządne. Na szczęście, tak jak wspomniałem, jest Bluetooth z obsługą zaawansowanego kodeka, no jest też mini jack i mamy w oprogramowaniu również equalizer, a także kilka predefiniowanych nastaw, głównie dla firmowych słuchawek OnePlusa. No ale są i odnotujmy ich obecność. Musimy też niestety odnotować brak radia i to, że muzyką, odtwarzaniem muzyki, zarządzaniem nią zajmuje się tu natywna aplikacja Google. Niektórzy lubią, niektórzy nie. Ja na przykład nie lubię. Telefony OnePlusa nigdy nie były uznawane za orły fotograficzne. Było nieźle, ale zawsze czegoś brakowało. W OnePlus 6 no, brakuje już naprawdę niewiele do flagowego poziomu. Nadal ten aparat trochę ustępuje tym najbardziej topowym, ale wiecie co? Ten telefon jest o dobrego tysiaka tańszy od tych topowych flagowców, więc ja bym aparat jednak raczej pochwalał. Mamy tu dwie matryce. No z jednej strony trochę szkoda, że poskąpiono na przykład szerokiego kąta albo teleobiektywu, ale zdjęcia dzienne są po prostu bardzo dobre. Zdjęcia wieczorową porą no, są już nieco gorsze. Niby ta druga matryca powinna wspierać, ale wieczorem warto użyć trybu manualnego i statywu i wtedy zdjęcia też będą zupełnie dobre. Bardzo dobrze działa natomiast rozmywanie tła i zoom cyfrowy również daje się tutaj polubić, szczególnie ten proponowany przez producenta dwukrotny, czyli taki jeszcze o rozsądnym poziomie, jest zupełnie ok. Do tego aparat sprawnie skleja panoramy, może zapisywać timelapsy, może zapisywać pliki w formacie RAW, może zapisywać w zwolnionym tempie, a wszystko to jest okraszone dość prostym, dość przyjaznym interfejsem, w którym tak naprawdę na dobrą sprawę brakowało mi tylko łatwiejszego dostępu do przycisku nagrywania, do przycisku filmowania, bo niestety tutaj musimy się, jak w wielu telefonach, przełączać pomiędzy trybem zdjęć a trybem wideo. A skoro już o wideo mowa, no to muszę Wam powiedzieć, że filmy również są dobre. Można nagrywać nawet w 4K i w 60 klatkach na sekundę. Można nagrywać w zwolnionym tempie, jak już powiedziałem. No a pomiędzy, no mamy Full HD w 60 klatkach, mamy i HD. Generalnie, w jaką byśmy nie wybrali rozdzielczość, filmy będą ok. Nawet te z przedniego aparatu, chociaż tu, no wiadomo, będzie już nieco gorzej i tak samo fotografii. No selfiaki nie są jakoś wybitne, ale złe również nie są. I jeżeli chodzi o aparat, no w sumie ja jestem zadowolony i ja nie oczekuję niczego wiele więcej od telefonu za 2-3 tysiące. Gdyby był droższy, no to już bym wybrzydzał. I tak jak wspomniałem, odnosząc możliwości fotograficzne do ceny telefonu, to raczej większych zastrzeżeń nie mam. Na dzień dzisiejszy, czyli koniec czerwca 2018, OnePlus 6 w wersji takiej, jaką tutaj miałem, czyli 8 plus 128 GB pamięci, kosztuje 2460 zł. I wiecie co? To jest bardzo dobra cena, zważywszy na to, co ten telefon może, jak działa, jak wygląda i jakie na przykład zdjęcia robi. Recenzując poprzednie modele OnePlusa, mówiłem, że opłaca się je kupować. Są
zakupami ekonomicznymi, opłacalnymi, wartymi kwoty, którą żąda producent. W przypadku OnePlusa 6 jest podobnie. Ten telefon jest bardzo dobrze, adekwatnie wyceniony. Nie czujemy, żebyśmy przepłacali. Jest to taki zakup z gatunku tych rozsądniejszych. I gdybyście mnie pytali dziś, jaki telefon najlepiej kupić za 2,5 tysiąca, to z dużym prawdopodobieństwem powiedziałbym Wam, że OnePlus 6. Ba, powiem więcej. I teraz jestem z Wami zupełnie szczery. Gdybym jakimś przypadkiem został zmuszony teraz do zakupu jakiegoś porządnego telefonu, no na szczęście nie muszę tego robić, bo mam co chwilę jakąś testówkę, ale gdybym nagle nie miał i musiał sobie coś kupić, to bardzo możliwe i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że kupiłbym właśnie OnePlusa ze względu na stosunek możliwości do ceny. Owszem, to nie jest najtańszy z telefonów, ale powiedzmy, że w swoim segmencie cenowym no to zbyt wielu konkurentów nie ma. Przybył mu co prawda teraz Asus Zenfone 5Z, którego jeszcze nie testowałem, ale na którego bardzo sobie ostrzę zęby. No ale nadal to mamy powiedzmy dwa, może góra trzy telefony do wyboru, tylko że ten trzeci mi jakoś do głowy nie przychodzi. No, powiem Wam, że w kategorii opłacalności zakupu no to OnePlus rządzi nadal. No ale żebyście nie myśleli, że ja jestem tak jakoś bezkrytycznie tym telefonem zachwycony. No to tak, zdjęcia dobre, ale nie wybitne. Jeszcze trochę brakuje do tych najlepszych fotograficznych smartfonów, ale idą w dobrym kierunku. Nie ma wodoszczelności, nie ma możliwości rozbudowy pamięci, nie ma, w sumie też by się przydało, ładowania bezprzewodowego. Także tych mankamentów jednak trochę w tym telefonie jest. Ale zalet jest o wiele więcej, bo chociażby mamy to super szybkie ładowanie akumulatora. Mamy bardzo fajny ekran, dobry design, ładnie telefon wygląda. Ja wiem, nie jest zbyt praktyczny ten szklany tył, ale strasznie mi się podoba i już. Wydajność w zasadzie też poza wszelką dyskusją. No suma summarum, dobrze to wyszło, po prostu. I na tym chyba już zakończymy. Ja tylko jeszcze tak dla porządku dodam, że w opisie tego filmu macie link do specyfikacji OnePlus 6, do zdjęć wykonanych tym telefonem, do filmów nagranych tym telefonem i wrzuconych bezpośrednio na YouTube'a. Tam również macie link do porównania OnePlusa 6 z modelem poprzedniej generacji i link do filmu z takiego rozpakowania, z takich moich pierwszych wrażeń zaraz po tym, jak OnePlus 6 trafił w moje ręce. Także zapraszam do czytania i do oglądania. No i oczywiście zapraszam na nasz kanał, na nasze kolejne filmy. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, cześć!